To wynika na pewno z tego, że tu jest bardzo dobry klub na Podkarpaciu i fajnie wracać do swoje, powiedzmy, rodzinne strony. Ja się bardzo dobrze czuję w Rzeszowie i tylko można się cieszyć z tego, że powiedzmy w rodzinnych stronach jest taki klub na takim wysokim poziomie, bo to jest bardzo ważne, żeby, że jak ja przychodzę do Asseco Resowi Rzeszów, to mam możliwość grania o najwyższe cele i mam nadzieję, że w tym sezonie też będzie tak, że będziemy grać o medale. I dlatego, jeżeli dostaję propozycję powrotu do Rzeszowa, to za długo się nie zastanawiam. Oczywiście to jest wspólna decyzja z żoną i tak jak było w tym sezonie, jak dostaliśmy tą propozycję, to tak naprawdę szybko się wydarzyło i wróciliśmy do Rzeszowa. My się cieszymy z tego, bo to są rodzinne strony. Jest rodzina blisko, dużo znajomych. I pod względem sportowym też jest klub na wysokim poziomie. Staram się nie palić mostów za sobą i jak ja odchodziłem z Rzeszowa, to tak naprawdę to było w takich koleżeńskich stosunkach. Nikt się nie obrażał na decyzję, że odchodzę albo że dlaczego nie chcę zostać, tylko po prostu siadamy, rozmawiamy. Wiadomo, klub przedstawia swoją wizję, ja przedstawiam swoją i myślę, że za każdym razem, jak czy to odchodziłem, czy zostałem wypożyczony, to była nasza wspólna decyzja i klub to rozumiał, bo to też jest ważne, żeby klub rozumiał, dlaczego zawodnik chce odejść i żeby, no wiadomo, nie każde sytuacje się różnie układają. Myślę, że jak ostatnio odchodziłem z Rzeszowa, to klub nie był mega zadowolony z tego, że odchodzę, ale po rozmowach wiedział, jaka jest moja wizja tego i co chcę robić, jak sobie, powiedzmy, to układam, tą moją karierę. I nie było to żadnego właśnie obrażania, czy nie odchodziłem w złych stosunkach. Podkarpacie to jest moja mała ojczyzna, ja się tutaj urodziłem, praktycznie cała moja rodzina mieszka na Podkarpaciu i tak jak w tym sezonie, gdzie wróciłem do Rzeszowa, to naprawdę jest blisko, czy to, ja to już mówię do jednych dziadków i do drugich, bo już mam dzieci, ale tak naprawdę no, 30 minut drogi i jestem w domu rodzinnym z Rzeszowa. Także no, można tak powiedzieć, że to jest moja mała ojczyzna. Każdy sezon był inny i na pewno z perspektywy lat bardzo fajnie, że się zdecydowałem na takie kroki, bo wiadomo, że każda zmiana to jest też taka wielka niewiadoma, czy wtedy jak odchodziłem do Kielc czy do Olsztyna, to nie było powiedziane, że to będą dobre sezony i że wszystko wypali, tylko po słabych sezonach może by nie było tego powrotu do Rzeszowa i nie byłoby w ogóle propozycji, ale warto zaryzykować, jak się jest młodym i pokazać tak naprawdę na co stać. Wszyscy zawodnicy, co przychodzą do Rzeszowa, co przyszli w tym sezonie, wiedzą, o co gramy. No, na pewno chcemy zająć wyższe miejsce niż to było w tamtym sezonie, grać o medale i ten cel na sezon to jest właśnie ten medal. I myślę, że Rzeszów jako miasto i wszyscy kibice zasługują na to, żeby zespół miał tą możliwość i grał o medale i zdobywał te medale, bo tak naprawdę mamy tutaj wszystko do tego, żeby grać i bić się o te najwyższe cele. No już od kilku lat tak naprawdę jest w tamtym sezonie chyba w reprezentacji, czy dwa lata z rzędu było tak, że byłem praktycznie najstarszym zawodnikiem w reprezentacji. Oczywiście ja się nie czuję jakoś starym zawodnikiem, ale jak popatrzę sobie na to, że to już jest chyba 12 mój sezon w plus lidze, to no to już troszeczkę czasu minęło i wiadomo, że no nie wiem, no ja się nie czuję starszym, jakimś starym zawodnikiem i nie myślę o końcu kariery,
ale myślę, że taka, wracając do reprezentacji, że taki powiew młodości, świeżości była potrzebna i tylko czekajmy na to, żeby był wynik, bo wiadomo, że fajnie jest nowy skład, ale no reprezentacja Polski praktycznie na każdej imprezie, jak nie zdobywa medalu, no to jest impreza nieudana, także teraz przed Polakami duża impreza, a jeszcze gorsze dla tych zawodników, dla sztabu trenerskiego jest to, że jedziemy jako mistrzowie świata i myślę, że no jeżeli nie będziemy w czwórce i mieć tej możliwości, żeby się bić o te medale, to no raczej to będzie sezon, raczej to, ten turniej będzie nieudany, bo wątpię, żeby mistrzowie świata w ogóle w jakiejkolwiek dyscyplinie jechali po coś innego niż obronić tytuł.